ruszamy po motorówkę. A ta rzeka to chyba Brda. Tak mi się wydaje. Jesteśmy już... zaczynamy właściwie nasz dzień. Będziemy płynąć taksą. Tata jest. Kuba z Bro też jest. B.R.O. czy Bro? Mama mówiła mi, że tobą wiele dni. Wybierz właściwy drzwi i idź swoją drogą. Jak wolę, no. Słuchajcie, generalnie wypływamy. Generalnie ten kurwon stoją. Tak można na uczelnię jeść. To jest opcja, nie? Fajne obrazki. Tu śluza. Będzie trochę hałasować. Miejsce, w którym się znajdujemy. Mamy kilka osobliwych rzeczy dotyczących naszego miasta. Pierwsze to jest Opera Bydgoska, Opera Nowa. Najdłużej budowana na świecie opera, ponad 40 lat ją budowano. Ale skończyli. Ale skończyli. Dzisiaj jest to jeden z lepszych zespołów baletowych zresztą w Polsce. Bardzo dobra. Tutaj mamy Wyspę Młyńską po prawej stronie. Jest to zrewitalizowana część naszego miasta, taka perła. Jak spojrzycie za siebie, macie młyny Lotera, to są takie 150-letnie młyny. Kiedyś ta wyspa tętniła życiem gospodarczym. Tak się pływa do szkoły? Tak. Ja pływam kajakiem, a potem jadę rowerem. Poważnie? To jest budynek, który był tam w którymś roku uznany budynkiem, najpiękniejszym budynkiem roku. Ten nowy? Roku. No taki zaadaptowany, komponowany trochę. Pomachajcie do dzieci, Ola. One też kiedyś będą robiły maturę. No, mamy taką sympatyczną tradycję, że stare barki są rewitalizowane pod knajpy. Moi drodzy, to będzie szaleństwo. Ola! Gdzie tu jest gaz? Tu! No nic, do tego, tu jest gaz. Ale jak ja to mam? Tak? Ciśnij kawałek do przodu. Tak? No. A czemu to nie jedzę? No to jeszcze, bo to jeszcze płynie. Kawałek. Ale nie ma się co spieszyć. Zwolni, bo mi okulary spadną. Jezus, ja nie umiem tak. O, dobra, tak nie. Tak, mogę tak zostawić? To widzę, tutaj jest mnóstwo takich klubów, klubików. Tak, za chwilę. Tutaj... Przepływamy do... Zresztą tak jak mówiłem, z ponad 100-letnią tradycją większość z nich. To co widzicie tutaj, to jest nowe lodowisko. Miasto z kompletnie innej perspektywy. Wygląda inaczej, można poznać to, co jest najbliżej. Wczoraj byliśmy na rynku z Olą. Zobaczyć, jak to wygląda na ulicy Długiej. Ola! Długa była naprawdę długa? Tak. Była. Jak się pływało? No, tak byś do szkoły mogła jeździć? No, zmienicie. Bez korku. Lepiej niż w Warszawie. Wiesz co, no na pewno przyjemne widoczki sobie odwiedziliśmy. Dobra Ola, do szkoły. Wyższa Szkoła Bankowa. Wchodzimy. To jeszcze na chwilę wam pokażemy, jak to wygląda. Chciałam tylko powiedzieć z tego miejsca, że zdałam maturę z matematyki! Matematyka była największym przedsięwzięciem? Największym wyzwaniem, stary po prostu. Mówię ci, znajdź swoją drogę. No to mam cały rok na wyszkoczuje. Bez sensu. Do roboty pójdziesz, bez będziesz zarabiać. Do studia, na które będziesz się nie zarabiać hajsy, bo sama się będziesz musiała utrzymać. Dobra, zobaczymy. Okej. Dlaczego jesteś czerwona jak buraczek? Tak sobie porozmawiam z panią i wyszło na moje. Na jakim kierunku jest? Na designie, ale za 2 lata. Jak w ogóle z tymi młodymi rocznikami? Bo ja mam... Pokoleniem... Córa? Która za punkt honoru sobie postawiła, żeby zrobić sobie rok luzu teraz. No właśnie, no właśnie. I to jest coś, czego my nie potrafimy zrozumieć. Ja też. Dinozaury, ale ja też. Nie potrafimy tego zrozumieć, ale no dostrzegamy to, po prostu jakby pasja tu i teraz, chęć, nie wiem, robienia czegoś innego, na studia zawsze przyjdzie czas, możemy robić to, pracę możemy zdobyć zawsze w dzisiejszych czasach, studia są nam do niczego, niepotrzebne. Luzik, to tylko to dzisiaj jest luzik, fajnie, to bo dzisiaj mamy tak zwany rynek pracownika, a nie pracodawcy. Tylko każda górka się kiedyś kończy i zaczyna się dołek. I zacznie się rynek pracodawcy znowu. I zacznie się tak naprawdę płacz i zgrzytanie zębami, nie? Bo znaczy, ja nie to jest ekonomia. Wiem. To jest odsłuch z ulicy tak zwanej. Natomiast my z tym sobie chyba tak do końca nie potrafimy poradzić, a niskie bezrobocie powoduje, że faktycznie praca jest praktycznie na wyciągnięcie ręki. Młode pokolenie uważa, że teraz nie musi, chociaż to się fałsz odwróci. Ale też jest opcja, że ogólnie my jako młodzi ludzie, jak jeszcze jesteśmy między szkołą, znaczy w wakacje na przykład, no to pracujemy te 2 miesiące tylko. No, ale to jest dobrze odbierane. Tak, ale też myślę, że to jest poniekąd plusem, że młodzi ludzie zmieniają często jakoś tam branżę, no bo jednak próbują czegoś innego i na przykład teraz w wypadku, kiedy ja chcę zrobić sobie rok przerwy, no to według mnie jak najbardziej iść do kilku prac, żeby zobaczyć, gdzie się odnajduję najlepiej i co zrobić dalej, a nie zostać na jednym kierunku, który mnie nie będzie interesować. No bo tu nie chcesz iść na studia od razu, bo chcesz iść do pracy, tak? No. Taki jest cel. Nie, najlepiej to melanże te sprawy. Nie, bo ja chciałem się zapytać, nie chcesz iść na studia, bo chcesz zrobić sobie rok przerwy, to co rozumiemy poprzez ten rok przerwy? Co w tym czasie się wydarzy? Co to będzie za rok? Ciekawe doświadczenie. No, chciałabym przez ten rok zastanowić się, co zrobić dalej. No i oczywiście pracować, no bo nie będę się śmiać. A zastanawiać się, to będziesz siedzieć w domu, czy... No nie, będę pracować. Będziesz pracować, ale no, jak na przykład w gastro, no ja pracuję teraz w gastro, ale sama złapałam się ostatnio na tym, że... Nie na zmywaku. Sama się złapałam ostatnio na tym, że jechałam sobie tramwajem i miałam szpital psychiatryczny i stwierdziłam, a może psychiatra, no i to tak po prostu idę gdzieś, jadę... Do szpitala to chyba mnie wezmą wtedy. Za niedługo. Takiego. Nie do końca rozumiem, w czym studia przeszkadzają w poszukiwaniu. No w tym, że już kierunkujesz się do... No nie, bo ja mam multum znajomych, którzy zaczęli studia i po roku zrezygnowali. Pierwszy stopień inny, drugi inny, podyplomówka... No dobrze, no i masz 3 procesy. No i co to ma sens? Ale nie rzucasz. Ma sens właśnie ten, którego ty szukasz, bo poszukujesz. Nie rzucasz, przenosisz się. A tak to będziesz na rok bez studiów. Bo kiedyś ale nie w procesie edukacyjnym, dydaktycznym było tak, że faktycznie jak my studiowaliśmy, musieliśmy zacząć i skończyć ten sam kierunek. Mało tego, jak zaczęliśmy studia, tak, studia pierwszego stopnia 3-letnie, to potem jeszcze drugiego stopnia musieliśmy dokładnie kontynuować na tym samym kierunku, czy tam ewentualnie w podobnym obszarze. A teraz, Jezu, jest petarda. Zielone, moi drodzy, wyjeżdżamy powoli z Bydgoszczy. To był niesamowity tydzień, niesamowite 5 dni w trasie. No i ona zderzyła się z 6 różnymi pomysłami na studia. Ale zdała maturę tak w ogóle. Z nocy się dowiedziała. Jak zobaczycie za chwilę, nieźle poskakała w związku z tym. Już zobaczyliście, tak, ale zobaczycie jeszcze raz.